To jest to ostatnie słowo, które Pan Bóg daje nam na zakończenie rekolekcji. To słowo, które jest tym słowem przejściowym. To znaczy kończymy rekolekcję i wchodzimy na nowo w ten dzień powszedni. Nie po to, żeby zakończyć rekolekcję, tylko żeby przejść jak gdyby w dzień ten, który przyjdzie, w tą codzienność i żeby nabyć trochę tej sprawności, którą w rekolekcjach chcemy nabrać, znaczy sprawności słuchania Słowa Bożego. Po co nas gromadzi na rekolekcjach? Słuchanie Słowa, że chcemy się nad tym Słowem pochylać, chcemy to Słowo słuchać, adaptując do siebie, co Pan Bóg przez to Słowo chce nam mówić. I na pewno to nie jest coś, co mamy ograniczyć teraz do tych 3-4 dni, tylko coś, co ma się teraz rozciągać na nasze życie, że obyśmy codziennie to Słowo słuchali, abyśmy codziennie czytali to słowo liturgii, którą Pan Bóg przewiduje na każdy dzień, który nam towarzyszy. Bo codziennie potrzebujemy tego Słowa Pańskiego, czyli tego światła, które jest dla nas konieczne, żeby podejmować w życiu właściwe decyzje, żeby myśleć po Bożemu, działać po Bożemu. I dzisiaj dostajemy to słowo bardzo piękne i bardzo mocne z księgi proroka Daniela. To słowo o trzech młodzieńcach, który ze względu na swoją wiarę i też tą nieustraszoność w wierze, ponieważ nie pokłonili się posągowi, który stworzył król, nie chcieli go adorować, nie chcieli złamać swojej wiary w Boga jedynego, za to zostali wrzuceni do pieca i mieli tam spłonąć. To jest takie słowo, które ma też odniesienie do innego słowa, już nie z samej Biblii, ale w tej tradycji hebrajskiej u Żydów, którzy to słowo było dla nich też Słowem Bożym, że mieli takie teksty również paralelne i to słowo ciekawe, że odnosiło się do Abrahama. Że taka pierwsza próba, której według tej tradycji został poddany Abraham jeszcze w Ur Chaldejskim, zanim wyruszył w ogóle do Ziemi Obiecanej, zanim Pan Bóg mu dał ten nakaz, żeby opuść swoją ziemię rodzinną, idź do kraju, który ci wskaże, tam będziesz miał syna. Zanim Abraham to usłyszał, Abraham już był monoteistą, to znaczy wierzył w tego Boga Jahwe, w Boga Żydów, jako jedynego Boga. To są jeszcze czasy, 2 wieki przed Chrystusem, kiedy czegoś takiego jak monoteizm, czyli wiara w jednego Boga, nie była znana. Wszystkie ludy i narody, które były wtedy w starożytności, miały wielu bogów. W Ur Chaldejskim, to z dzisiejszych wykopalisk i różnych takich rzeczy wiemy, że było 500 do 1000 różnych bóstw. W samym jednym mieście. To trzeba było się dobrze rozeznać w tym, kto był za co odpowiedzialny, jaką miał działkę, który był ważniejszy, który był mniej ważny. No bo teraz jak miałeś jakiś problem, to musiałeś się do tego bóstwa modlić. No i miałeś pecha, jak się pomodliłeś nie do tego, co trzeba, nie? No bo teraz, nie wiem, był jakiś Bóg odpowiedzialny za coś tam, o coś ty modliłeś, a był nad nim jakiś większy. No to miałeś pecha, bo ten większy to ci ukarał, nie? To naprawdę się trzeba było dobrze w tych religiach wyznawać. A w tym wszystkim Abraham, tak według tych przekazów, już w to wszystko nie wierzył. Wierzył tylko w jednego Boga. I do tego stopnia, że został zadyncynowany u króla i ten król wrzucił go do pieca ognistego, jak dzisiaj tych trzech młodzieńców. I Abraham tam przybywał, w tym piecu, i nic mu się nie stało. Podobnie jak tym trzem młodzieńcom dzisiaj. Że jedyne, co doświadczył w tym piecu, to, że jego więzy zostały spalone. Nie? Został skrępowany tymi powrozami i ogień strawił te więzy, ale Abrahama nie. Nawet jest taki przekaz, że został wrzucony razem ze swoim bratem Terachem, o którym jest powiedziane, że umarł wcześniej
aniżeli Abraham, to mówi 11 rozdział Księgi Rodzaju, i że ten Terach umarł również w tym piecu. Dlaczego? Dlatego, że nie miał takiej wiary, jak miał Abraham. I to jest piękny taki obraz, poprzez który Pan Bóg też dialoguje z nami. Dlaczego? Dlatego, że ten obraz tego pieca to nie jest tylko, powiedzmy, ten dół taki, bo to były takie doły po wapnie, gdzie palono nieprzyjaciół, przeciwników, że zostały te doły całe zasypane chrustem, gałęziami i tak dalej, podpalone, i potem tych przeciwników króla zostali oni tam wrzucani. Tak został wrzucony też Abraham. Ale to jest symbol naszego życia. Że my ciągle jesteśmy w takim piecu. Że życie człowieka wiary to nie jest właśnie takie życie high life, że wszystko mam, jest mi dobrze, wszystko się układa po mojej myśli, tylko wręcz przeciwnie, że to jest życie pośród płomieni. Życie w czymś, co wydaje się, że nasze życie strawi. Że nie jesteśmy fizycznie do tego powołani, żeby żyć teraz w takim piekle. Jesteśmy powołani do tego, żeby żyć no tak, jak ten król żył. Na brzegu, dobrze mu się powodziło i tak dalej. Ale kiedy człowiek się opowie za Panem Bogiem, no to ma właśnie takie piekło z przeciwniku, że mu tak to robią. I to Żydzi mówili, to już jest w życiu Abrahama tak było, i potem w życiu tych trzech młodzieńców, to jest kilkanaście wieków później, sześć wieków przed Chrystusem, że oni tego samego doświadczają. Kiedy przychodzą Babilończycy ze swoimi wierzeniami i tak dalej, to teraz jak ci trzej młodzieńcy trwają przy Bogu Izraela i do Niego się przyznają i nie chcą robić żadnych takich dziwnych rzeczy, że teraz jak jestem posąg, to żeby zrobić tylko jakiś gest, jakiś coś, żeby to uznane zostało za jakieś tam, że spełnili swoje zobowiązanie wobec króla i wobec tego posągu? Nie. Że oni byli twardzi. Nie mamy nawet cienia wątpliwości, że Bóg jest jeden i nie będziemy się kłaniać przed żadnym Bogiem. Więcej, że mówię, nawet że gdyby Pan Bóg nas nie wydobył z tego pieca, to my i tak temu Panu Bogu chcemy służyć. To jest szósty wiek, a spisane to zostało cztery wieki później, dwa wieki przed Chrystusem, w drugim wieku przed Chrystusem, kiedy znowu było następne prześladowanie. Abraham był prześladowany, tych trzech młodzieńców byli prześladowani, i potem drugi wiek przed Chrystusem jest następne prześladowanie, które cierpią Żydzi, bo jest wtedy takie prześladowanie ze strony Syrii, Antiocha Epifanesa, i znowu Żydzi są mordowani. To można przeczytać, są cudowne opowieści w pierwszej, drugiej księgi Machabejskiej, jak ci Żydzi są rzeczywiście wytrwali w tej wierze. Na co są gotowi? I to są morderstwa, które są z ogromnym okrucieństwem na nich wykonywane. Starzec Eleazar, który jest niszczony, staruszek. Matka siedmiu synów, która musi patrzeć, jak po kolei król w jej obecności morduje każdego jednego z tych synów, aż siedmiu. Na końcu ginie ona. No, potworne męki, które przechodzili. I to już Żydzi są tego świadomi, że teraz przyznawać się do Boga, to pociąga za sobą konsekwencje nieraz tak mocne, jak oddanie życia. I to jest też bardzo piękne, że my jako chrześcijanie ten obraz wzięliśmy też bardzo mocno do siebie. Bo jak wiemy, chrześcijaństwo powstało, Chrystus był prześladowany, Chrystus był odrzucony przez swój własny naród, ale też przez Rzymian i tak dalej, przez wszystkich właściwie. I był prześladowany i powiedział, mnie prześladowanie i was będą prześladować. Kto chce iść za mną, ten będzie też cierpiał prześladowanie. I przez trzy wieki chrześcijaństwa, pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa, to jest non-stop prześladowanie. Jak nie Neron, to Decius, to Septimius Sever, to Dioklecjan. Bez przerwy. Prześladowanie za prześladowaniem. Co jedno się skończyło, następne wybuchało. Także nie było żadnego pokolenia, które by przeżyło sobie teraz, nie wiem, 20-30 lat spokoju, że ich to nie ruszyło. No bo jak człowiek, powiedzmy, żyje te 40, 50, 60 lat, jak wtedy może była średnia, to wszyscy gdzieś przez to prześladowanie przeszli. Wszyscy gdzieś się o to prześladowanie otarli. I więcej,
że dzisiejsze czytanie chrześcijanie rozeznawali w sposób niesamowity. Dlaczego? Dlatego, że tam było powiedziane, że jak tych trzech młodzieńców ma być spalonych, to powinni być spaleni, a tam jest pośród nich czwarty młodzieniec. Ten ogień jest rozdmuchiwany, że oni chodzą pośrodku tego pieca, że ani temperatura nie zabija, ani ogień, ale jest ten czwarty młodzieniec. I chrześcijanie widzieli w tym czwartym młodzieńcu Jezusa Chrystusa. Że to jest ten ktoś, kto im nieustannie towarzyszy. I to jest bardzo mocny obraz, bardzo mocne przesłanie, że nasze życie jest jak życiem w tyglu. Jest ciągle pełne przeciwności. Jak przyznamy się do Chrystusa, to będziemy przez innych prześladowani, odrzuceni, będziemy cierpieć. Że to jest jak gdyby przynależy do tego życia. Ci chrześcijanie z pierwszych wieków, oni wiedzieli, że to jest na pewno. Na nic innego nie liczyli, jak na prześladowanie. Nic bardziej pewnego dla nich nie było, jak to, że będą prześladowani. Wiecie, kiedy święty Paweł pisze w swoim liście, że jest dobrze być biskupem, że jest rzeczą dobrą dążyć do biskupstwa. I tak my myślimy, fajnie, biskup to ma klawę życie, nie? Ale wtedy biskup to był pierwszy, który szedł na prześladowanie, nie? Że nie było chętnych ani do biskupstwa, ani do kapłaństwa specjalnie. Bo jak wybuchały prześladowania, no to pierwszego, kogo łapali, to był biskup. Pierwszy, który był zamęczony. Nie? Papież zaraz po świętym Piotrze. Piotr był zamęczony. Następny papież Klemens, który jak tylko go złapali prześladowcy, przywiązali go do kotwicy i wrzucili w morze. Utopili. I tak po kolei ci pierwsi papieże wszyscy to są męczennicy. Bo to było jasne, nie? Że z chrześcijaństwem to prześladowanie jest też związane. I jest ciekawe, nie? Że potem jak w 311 roku jest dekret Konstantyna, cesarza, który uwolnił chrześcijan. Że powiedział, że religia chrześcijańska jest taka sama dobra jak wszystkich innych. To jeszcze nie powiedział, że to jest jedyna i wyjątkowa, ale powiedział, że można wierzyć w różne bóstwa, w różnych bogów i chrześcijanie tak samo nie będą już prześladowani, mogą sobie swoją religię spokojnie wyznawać. Ale oczywiście chrześcijan jakoś preferował. Sam nawrócił się na końcu życia, tylko dlatego na końcu życia, bo mu się życie jako poganina, że mógł sobie pogrzeszyć, bardziej podobało niż życie chrześcijanina. No i tak zrobił, jak często my byśmy chcieli, nie, że teraz pogrzeszyć przez całe życie, na koniec się jeszcze nawrócić i rzutem na taśmę zdobyć życie wieczne. Taki dobry przykład, jak to w diecezji przemyskiej jest patron diecezji, dobry Łotr, nie? To takie życie, świetny gościu do naśladowania, nie? Całe życie sobie jakoś przebimbać, na koniec jeszcze wyznać Pana Jezusa i czyściutki wejść do nieba. No to tak pół żartem, pół serio. Ale Konstantyn taki był. To był cesarz, który jakoś to chrześcijaństwo preferował. Ale ojcowie Kościoła widzieli, że to wcale nie jest dobre. Przeczytam wam tekst, nawet trochę dłuższy, ale myślę bardzo piękny. Biskupa świętego Hilarego z Poitiers, czyli z Galii, gdzie on pisał przeciwko cesarzowi. Posłuchajcie, bo to jest moment, kiedy ustały prześladowania i powinni być chrześcijanie zadowoleni i ten biskup też powinien być zadowolony, że jest taka sytuacja, a pisze tak. Boże Wszechmogący i Stwórco Świata, ale też Ojcze jedynego naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdybyś pozwolił mojemu wiekowi i moim czasom wypełnić posługę wyznawiania wiary w Ciebie i w Twojego Syna jedynego w czasach Nerona i Decjusza. To są ci cesarze, którzy prześladowali chrześcijan. Dzięki miłosierdziu Pana i Boga, Syna Twojego Jezusa Chrystusa, pełnego ognia Ducha Świętego, nawet i ja nie lękałbym się tortur, wiedząc, że Izajasz, prorok, był nimi naznaczony. Nie czułbym lęku przed płomieniami, wspominając, że dzieci żydowskie śpiewały, chodząc wśród nich. To są ci trzej młodzieńcy.
Nie ukryłbym się przed moim krzyżem i pozwoliłbym połamać mi nogi, wspominając łotra przeniesionego do raju. Nie drżałbym wobec otchłani morskich i bałwanów pochłaniających pont, czyli to miasto w Azji, miasto portowe, bo poprzez Jonasza i Pawła nauczałeś, że wierzący przeżyją także w morzu. Wobec swoich zadeklarowanych nieprzyjaciół odniósłbym sukces, gdyż nie miałbym żadnej wątpliwości, że są prześladowcami ci, którzy chcieli doprowadzić mnie do zaprzeczenia Tobie przez tortury, szpady, ogień oraz, że aby złożyć Ci świadectwo, nie było innej drogi, jak tylko poświęcić życie. Walczylibyśmy otwarcie i z nadzieją przeciw temu, kto zaprzeczał, kto torturował i zarzynał, rozumiejąc, że mamy do czynienia z oficjalnym prześladowaniem, a Twój lud towarzyszyłby nam, wzmacniając nas aż do męczeństwa. Teraz jednak walczymy przeciw prześladowcy, który wprowadza w błąd, nieprzyjaciela, który schlebia. Nie bije po plecach, ale pieści brzuch. Nie zsyła na wygnanie, abyśmy otrzymali życie, ale czyni nas bogatymi, powodując śmierć. Nie pcha nas przez więzienie ku wolności, ale obarcza nas zajęciami w pałacu, czyniąc nas niewolników. Nie prześladuje naszych bioder, ale zapanowuje nad naszym sercem. Nie odcina nam głowy szablą, ale zabija duszę złotem. Nie straszy otwarcie płomieniem, ale w niezauważalny sposób zapala ogień piekielny. Nie walczy, by nie zostać pokonanym, ale schlebia, aby zapanować. Wyznaje Chrystusa, ale po to, by mu zaprzeczyć. Sprzyja jedności, lecz po to, by uniemożliwić pokój. Krytykuje herezję, ale po to, by już nie było chrześcijan. Buduje kościoły, ale po to, by zniszczyć wiarę. Nabiera cię tym, co mówi swoimi ustami i robi wszystko, aby nie wierzono, że Ty jesteś Bogiem jako Ojciec. Czy te słowa są niesamowite. To jest IV wiek, zaraz kiedy ustają prześladowania. I ten biskup mówi, że znajdujemy się w czasach naprawdę złych, ponieważ cesarz wierzy, ponieważ jest dobrze, ponieważ ludzie się bogacą. Że nie było to jak wcześniej, ponieważ byliśmy chrześcijanami, ponieważ być chrześcijaninem powodowało, że człowiek musiał być gorący. Nie to, co Jezus mówi w Apokalipsie, żebyś był zimny albo gorący, albo tak, albo tak. I mówi takie bardzo słowo, ale ponieważ jesteś ani zimny, ani gorący, to ja cię wyrzygam z moich ust. Tak mówi Apokalipsa, tak mówi Jezus. Że cię wyrzygam, zwymiotuję cię. Bo jak jesteś taki lelawy, taki średni, to nie masz ze mną nic wspólnego. Zimni to są ci, którzy się odcięli od Kościoła. I trzeba być gorący, bo ten letni taki ni to, ni to, to Chrystus takich ludzi nie akceptuje. I to jest to słowo, które jest też do nas, to słowo, które przychodzi pytając nas, nie? Na ile my znajdujemy się teraz w naszym życiu, bo nasze życie to jest też ten ogień, przez który mamy przejść. My żyjemy w tych czasach, niektórzy mówią, że zamknął się taki nawias, że tak jak w roku właśnie 311, kiedy Konstantyn cesarz uznał chrześcijaństwo za religię państwową, to całe ludy weszły do kościoła, całe ludy wchodziły. Było dobrze być chrześcijanami. Bo chrześcijanin był cesarz, popierał chrześcijaństwo, można było zrobić karierę, jak się było chrześcijaninem. I nagle ta religia chrześcijańska z religii prześladowania stała się czymś, co było, warto było być chrześcijaninem. I ktoś powiedział, że te czasy skończyły się na Soborze Watykańskim II. Nie dlatego, że Sobór był teraz jakiś taki zły, jak co niektórzy myślą źle, tylko że Sobór zamknął pewną erę, że od Soboru, już w czasie Soboru i przed Soborem, całe ludy zaczęły z Kościoła wychodzić, opuszczać Kościół. Tak stało się na Zachodzie,
nie? Francja, Niemcy i tak dalej. Te państwa, które były katolickie, były chrześcijańskie, a teraz od religii odeszły. Potem, że cała Ameryka Południowa zaczęła odchodzić, Stany Zjednoczone i tak dalej, że jest taki czas wychodzenia tych ludzi z Kościoła, bo nie warto być chrześcijaninem, bo masz tylko podgórkę. Przyznasz się do chrześcijaństwa, to jesteś B. I to nie jest już tylko na Zachodzie. Tam się też tak dzieje. Pamiętam taką rodzinę polską, która była w Wiedniu i na lekcji religii mieli przynieść Biblię dzieciaki i teraz po lekcji religii urządzili sobie tak zwaną Bibelschlacht, czyli po prostu wojnę na Biblię, że okładami, dzieciaki się biły Bibliami, rzucały w siebie, okładały się tymi, że aż kartki fruwały. I jedno to dziecko polskie powiedziało, że nie, że to nie jest dobre. Sprzeciwiło się temu wszystkiemu. Powiedziało, że to jest Biblia, to jest Księgą Świętą, mamy je szanować. To taką nagonkę te dzieciaki zrobiły na niego, że ta rodzina wróciła do Polski, chociaż już lata żyła w Wiedniu, wróciła do Polski, bo nie widziała szansy bycia dalej tam w tamtym kraju. To kilka lat do tyłu. I możemy myśleć sobie, że u nas będzie inaczej, ale nie wygląda na to, nie? Że nasz kraj też się ateizuje coraz bardziej. Też to ta radykalizacja przeciwko Kościołowi jest coraz mocniejsza, że jeszcze można mieć taką nadzieję, że jakoś się obronimy, ale wydaje się, że nie, że to jest Kościół przyszłości. Że może Pan Bóg ma inny plan, ale naprawdę, że być chrześcijaninem jest coraz ciężej, że te prześladowania przychodzą i to nie przychodzą gdzieś tam, nie wiem, skądś, tylko już te prześladowania przychodzą nawet w domu. Nie jest tak, że dzieci, które negują wiarę rodziców, a to jest głupota, a po co, a to dla was było dobre, dla mnie już nie. Że dyskusje, podziały w rodzinie, to co Chrystus zapowiedział, że przyjdzie taki moment, że będą twoi domownicy przeciwko tobie. Dwóch stanie przeciwko trojgu, trojgu przeciwko dwojgu. Że te linie podziału nie będą gdzieś tam nie między państwami, krajami przechodzić, tylko poprzez nasze środowiska, poprzez nasze rodziny. I teraz, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto się mnie będzie trzymał? Nie, wobec tego prześladowania, które będzie przychodzić. Niektóre może już dzisiaj nie jeden z nas przeżywa. To tak było, jest i będzie. To, co to słowo zapowiedziało, że te prześladowania ciągle przychodziły, ten piec utrapienia ciągle był obecny, to było, jest i tak będzie. To, co dla nas jest pociechą, to jest to, że z nami w tym całym ogniu jest Chrystus, że On nam daje życie. Że my możemy się za Nim opowiedzieć, możemy się opowiedzieć przeciwko tym bożkom, które dzisiaj świat roztacza, że może to nie jest posąg, ale może jest posąg jakiegoś człowieka, jakiejś partii, jakiegoś idola. No to są, te posągi są przeróżne, nie? Idola muzycznego, nie wiem, prezentera w telewizji, nie? Tych wszystkich gwiazdorów, które są. Które są i towarzyszą też naszym czasom. Nie, że ilu przyjmuje to jak bóstwo, bo ktoś tam powiedział, bo ktoś teraz jest na fali, bo wszyscy go uznają, a ktoś tam wypowiedział się. Ale my mamy słuchać jedynie Pana Boga, mamy słuchać Jego słowa, mamy się tym słowem kierować w naszym życiu. I widzimy, że możemy też cierpieć w tym, że jesteśmy odrzucani i tak dalej, ale nie umieramy. Że w tym wszystkim jest Jezus Chrystus z nami. Że On nam daje życie. Nie czerpiemy życie z tego, że teraz będziemy uznani przez innych, zaakceptowani i tak dalej. Tylko, że Chrystus jest z nami. Cóż nam się może stać, jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Święty Paweł mówi. Ale mówi jasno, że możemy być wydawani na śmierć, na miecz i tak dalej, ale nic nam się nie stanie. To znaczy, fizycznie może nam się stać. Bo Chrystus też przeszedł przez to piekło,
przeszedł przez ten ogień i właśnie to nie jest tak, jak często myślimy, że jak my się będziemy Pana Boga trzymać, to nic nam się nie stanie, zostaniemy nieposzlakowani, nic nas nie dotknie. Już ci młodzieńcy w piecu ognistym mówili, ale jeśli Bóg będzie chciał, to możemy zginąć w tych płomieniach. Pan Bóg nie chciał, wyprowadził ich. My jako chrześcijanie wiemy, że my musimy przejść przez ten ogień i często giniemy w tym ogniu. Chrystus wszedł w ten ogień i zginął. Ale miał w sobie tą ufność wobec Ojca i Ojciec go wskrzesił po 3 dniach. Nie, że go zachował od śmierci. Nie, że mu się nic nie stało. Nie, że tak jak myśleli inni, jak zejdzie z krzyża, jak ci nic nie stanie, to ci uwierzymy. Nie, Chrystus umarł, oddał swoje życie, ale Bóg go wskrzesił. To jest to życie wieczne, które my mamy już teraz, nie? Tą ufność wobec Pana Boga, że Bóg jest z nami, że Bóg nas przeprowadzi nawet przez śmierć, bo i tak umrzemy. Może nie wszyscy. Święty Paweł mówi, że będą tacy, którzy nie umrą, bo przyjdzie paruzja. Nie umrą, od razu pójdą do nieba, pójdą na spotkanie z Chrystusem. Może paruzja przyjdzie za naszych czasów, ale normalnie liczymy się z tym, że umrzemy. Czy to będzie katolik, niekatolik, bogaty czy biedny, umrzemy wszyscy. I teraz to jest tylko kwestia, czy jest ze mną Chrystus, który mnie również przez ten płomień przeprowadzi na drugą stronę, że będę żył, czy nie. Obyśmy się Panu Bogu dali poprowadzić, obyśmy mieli w sobie tą stałość, to męstwo przyznawania się do Chrystusa, nie? Wobec tych wszystkich teraz bożków, które są adorowane, żebyśmy mieli to przeświadczenie, że my się temu nie chcemy poddać, że my mamy inną wiarę, mamy jednego, jedynego Boga, że tego Boga teraz znać, bo ci młodzieńcy tego Boga znali, to nie był Bóg obcy, to był Bóg, którego doświadczali każdego dnia w tej niewoli. Tego Boga się uchwycili i doświadczyli tego, że Bóg jest życiem. I to jest wiara. Wiara, którą mieli ci młodzieńcy, wiara, którą mieli męczennicy. Oczywiście miał też Chrystus. Mieli męczennicy pierwszych wieków. I to jest ta wiara, którą Pan Bóg też chce dawać nam. Wiara rodzi ze słuchania słowa. Nie inaczej. Wiara to nie jest coś, co dostajemy jakoś, nie wiem, w prezencie, czy chcemy, czy nie chcemy. Jest prosta zasada, nie? Że wiara rodzi się ze słuchania. Co słuchasz? Wierzysz w to, co słuchasz? Słuchasz Słowa Bożego? To w tobie jest wiara w Boga żywego i prawdziwego. Jak się karmimy czymś poza Słowem, to ta wiara nie jest wiarą chrześcijańską. Dlatego jest tak ważne, żeby się nad Słowem pochylać, żeby to Słowo znać, żeby temu Słowu właśnie ufać, że to jest ta nasza nadzieja, którą my składamy w Panu Bogu.